Cześć, mam na imię Irmina. My name is Irmina. I am Polish native speaker and Polish language teacher. On this channel, I present the most important issues of Polish phonetics, vocabulary, and grammar. Today, we are going to talk about grammar case, instrumental. Narzędnik. What grammar case is? Grammar case is a special end of noun and adjective. And we use it after verbs and after prepositions. If you want, you can check the video here. It's about a grammar case that is accusative, biernik. And today we go to instrumental case, narzędnik. So when we use narzędnik, we use it after verbs like interesować się, opiekować się, martwić się, jechać, jeździć, and after some prepositions. For example, z, za, nad, między. We are going to practice this case after the preposition with, z. First, let's look at the pictures and try to connect picture with information. What is this? Co to jest? Herbata z cukrem. Herbata z cytryną. Kawa z mlekiem. Czarna kawa. And now let's try the other one. Co to jest? Kanapka z jajkiem, awokado i oliwkami. Kanapka z pomidorem, serem i sałatą. Kanapka z dżemem. Kanapka z pomidorem, szynką i jajkiem. As you can see, these words are different than a normal form, than basic form. So let's look at example and let's find the rule, how to use instrumental case. Herbata, biały cukier. Herbata z białym cukrem. Toast, jajko. Toast z jajkiem. Herbata, cytryna. Herbata z cytryną. Toast, Nutella. Toast z Nutellą. The rule is simple. When you use preposition with, z, then you have to use instrumental case. It means that a always change to o for noun and for adjective. But when it's not a, so it's masculine or neutral gender, you should add m at the end, am for the noun and m for adjective. Let's try the first exercise. You are going to see pictures and your task is to make a correct form of instrumental case. Co to jest? To jest toast z. Toast, masło, ogórek. Toast, żółty ser, szynka. Toast z masłem i ogórkiem. Toast z żółtym serem i szynką. Kanapka. Szynka, pomidor i jajko. Thank you.
Kanapka z szynką, pomidorem i jajkiem. Sałatka, sałata, cytryna i pomidor. Sałatka z sałatą, cytryną i pomidorem. Awokado, kiełbasa, pomidor, ogórek, biały ser. Sałatka z awokado, kiełbasą, pomidorem, ogórkiem i białym serem. Marchewka, rzodkiewka, pomidor, sałata. Sałatka z marchewką, rzodkiewką, pomidorem i sałatą. Kukurydza, zielona papryka, żółta papryka, jajko, sałata, pomidor, burak, ogórek. Sałatka z kukurydzą, zieloną papryką, żółtą papryką, jajkiem, sałatą, pomidorem, burakiem i ogórkiem. Now it's time for combo. Biernik plus narzędnik. Biernik i narzędnik means we make a sentence. Sentence with the verb lubić. Ja lubię. So, if you want to say I like a coffee with milk, then I like is connected with accusative. So, lubię kawę z. And then z with is connected with instrumental case. So, lubię kawę z mlekiem. In English you say lubię kawa z mleko. You don't change anything. But in Polish you have to change after lubię. Accusative, you can check it here if you don't remember. And z, instrumental. Let's see examples. Lubię kawę z mlekiem. Lubię kawę z cukrem. Lubię czarną kawę. Okay, so that was kawa. Now, herbata. Jaką herbatę lubisz? Jaką herbatę lubisz? Lubię herbatę z mlekiem. Lubię herbatę z cukrem. Lubię herbatę z cytryną i imbirem. Lubię czarną herbatę. Lubię zieloną herbatę. Sok. Jaki sok lubisz? Lubię sok z lodem. Lubię sok z miodem. Lubię sok z imbirem. Lubię sok pomarańczowy. Lubię sok jabłkowy. Piwo. Jakie piwo lubisz? Jakie piwo lubisz? Lubię piwo z lodem. Lubię piwo z sokiem. Lubię piwo z miodem. Lubię ciemne piwo. Lubię jasne piwo. And now time for dialogues. We are going to do short dialogues. And your task is to put words in correct form. Instead of pictures, you are going to see dialogues with pictures. So you have to change pictures into words in correct form. Let's try. Lubię kanapkę z szynką i sałatą, a pani?
Ja lubię kanapkę z dżemem. Jaką kawę lubisz? Lubię kawę z mlekiem. A ty? Ja lubię czarną kawę z cukrem. Jaką sałatkę pan lubi? Lubię sałatkę z kurczakiem, żółtą papryką i sałatą. A pani? Ja lubię sałatkę z pomidorem, jajkiem i żółtym serem. Lubię sok pomarańczowy. A ty? A ja lubię wodę z lodem. And now, the last exercise. You create dialogue. You are going to see the picture with pictures. People are talking. Two men are talking what they like. They ask each other what they like. And your task is to put correct questions in this picture and correct answers in this picture. Let's try. And as always, at the end, conversation. What do you like? Co ty lubisz? Jaką kawę lubisz? Ja lubię kawę z mlekiem. Lubię herbatę z cytryną. Jaką herbatę ty lubisz? Jaką kanapkę lubisz? Ja lubię kanapkę z jajkiem, sałatą i szynką. A ty? Jaką kanapkę lubisz? Jaką sałatkę lubisz? Jaką herbatę lubisz? Jaką kawę lubisz? Jaką kanapkę lubisz? Jakie piwo lubisz? That's it for today. Thank you for your time. I hope you learned something new. This video is less or more what my private classes looks like, so if you would like to have a class with me, you can check my email in the description box. I hope to see you soon in my next video. And I wish you Merry Christmas! Wesołych Świąt! Cześć!